Wczoraj ksiądz Piotr Hoffman i ksiądz Marcin Suchanek, moi przyjaciele, robili sobie ze mnie pisanki, ale ze względu na to, że dzisiaj lany poniedziałek, na pewno im to nie ujdzie na sucho. Dzisiaj czwarty dzień nowenny przed uroczystością Bożego Miłosierdzia. W szczególny sposób naszymi intencjami ogarniamy tych, którzy jeszcze nie słyszeli dobrej nowiny, którzy jeszcze nie słyszeli o Bożym Miłosierdziu. Jakoś tak naturalnie myślimy też o tych, którzy głoszą Boże Miłosierdzie. Głosić może każdy, ale może szczególnie głoszą misjonarze, szczególnie głoszą księża. Chyba każdy ksiądz ma w swoim życiu takie kazanie, które dobrze pamięta, bo powiedzmy było dobre albo zostało jakoś pozytywnie ocenione. Myślę, że tak o swoich rekolekcjach myśli ksiądz Marek, który po raz pierwszy w życiu nagrał rekolekcje online i cieszą się dużym zainteresowaniem. Również ja mam takie kazanie, które dobrze pamiętam. Wygłosiłem je już jakiś czas temu i właśnie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Pamiętam, że mówiłem wtedy o sposobach, jak można uczcić Boże Miłosierdzie. Tych sposobów jest 5. To oczywiście koronka do Bożego Miłosierdzia, to uczczenie obrazu, to godzina 15, godzina śmierci Jezusa, to uczczenie święta Bożego Miłosierdzia i wreszcie ten 5. sposób, to głoszenie Bożego Miłosierdzia. Sam też wziąłem sobie to kazanie do serca i po jego wygłoszeniu zaopatrzyłem się w kilka egzemplarzy pewnej książki o Bożym Miłosierdziu. Zabrałem te książki z sobą do konfesjonału i tam dawałem te książki do przeczytania w duchu pokuty, oczywiście tym, którzy się na to zgodzili. Te książki potem albo wracały do konfesjonału, albo były przekazywane tym, którzy potrzebowali tej dobrej nowiny o Bożym Miłosierdziu. Ta książka to książka niestety nieżyjącego już księdza Piotra Pawlukiewicza. Bóg dobry aż tak. Może te książki gdzieś jeszcze krążą w tej parafii, gdzie głosiłem to kazanie i spowiadałem. Może ktoś ma taką książkę. Warto sięgnąć po Boże Miłosierdzie. Warto głosić Boże Miłosierdzie. Możemy głosić je wszędzie, cały czas. Możemy napisać wiadomość do naszych bliskich, czy wiedzą, że trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Warto głosić Boże Miłosierdzie. A w tym głoszeniu żaden koronawirus nam nie przeszkodzi. Na ten czas, który jest przed nami, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.